Święte schody należą do najważniejszych punktów pielgrzymkowych w Rzymie. Znajdują się one w budynku sąsiadującym z Bazyliką Świętych Janów na Lateranie. Według tradycji są to schody, które prowadziły do pałacu namiestnika Judei Poncjusza Piłata. Miał przejść po nich ubiczowany Chrystus, a krople jego krwi spadły na niektóre ze stopni, co do dzisiaj jest zaznaczone specjalnymi krzyżykami. Składające się z 28 stopni schody odnalazła cesarzowa Helena w trakcie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej i przetransportowała je do Konstantynopola, a następnie do Rzymu. W czasach, kiedy siedziba papieska znajdowała się na Lateranie, schody prowadziły do Pałacu Apostolskiego i były nakryte dachem. Podczas niewoli awiniońskiej porzucony przez papieży Lateran podupadł. Wyjątkiem były właśnie święte schody, które zachowały się w idealnym stanie. Papież Sykstus V postanowił odseparować je od reszty pałacu i stworzyć z nich osobną kaplicę. Początkowo planowano stworzenie prostej budowli, jednak papież, chcący podnieść rangę nowego sanktuarium, polecił fontanie poszerzyć projekt o dodatkowe kaplice i cztery linie schodów po bokach. W tym okresie wykonano również dekorację malarską. Malowidła miały funkcję praktyczną. Pomagały pielgrzymom zdążającym po schodach w kontemplacji męki Jezusa. Zgodnie z traktatami laterańskimi święte schody to obszar eksterytorialny, zarządzany przez Watykan. Sanktuarium opiekują się ojcowie pasjoniści. Popularność relikwii była tak duża, że podobne jej kopie zaczęto budować na terenie całej Europy, w tym także w Polsce, na przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej, Pacławskiej i innych. Mamy tam tak zwane gradusy. U szczytu Świętych Schodów, obok Kaplicy Najświętszego Sakramentu, znajduje się Sancta Sanctorum, czyli Kaplica Świętego Wawrzyńca. Była w dawnych wiekach prywatną kaplicą papieży. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z VIII wieku. Przebudowano ją w XIII wieku. Wtedy też wnętrze pokryto freskami, które przedstawiają papieża Mikołaja III oraz świętych, czterech ewangelistów, a także męczenników, jak na przykład patrona kaplicy świętego Wawrzyńca, świętą Agnieszkę czy świętego Szczepana. Pielgrzymi przybywają tu, aby pomodlić się przed Acheiropoietosem. Tym terminem określa się obrazy i ikony, które według tradycji powstały w ponadnaturalny sposób, ale też wszystkie kopie tych wizerunków. Ikona laterańska łączy obie koncepcje, gdyż według starej tradycji zaczął ją malować święty Łukasz Ewangelista, a dokończyły anioły. Prawdopodobnie obraz pojawił się w Rzymie koło VI wieku. Z niektórych źródeł można wywnioskować, że już wtedy był otoczony kultem, na przykład noszono go na czele procesji. Jednak w następnych latach był kilka razy przemalowywany. Mieszkańcy miasta uważali, że obraz chroni Rzym przed najazdami obcych wojsk i klęskami. W VIII wieku, kiedy wiecznemu miastu groził najazd Longobardów, często organizowano specjalne procesje. W święto Wniebowzięcia w mieście ruszały dwa pochody z obrazami. Jeden z Lateranu, właśnie z tą ikoną, i drugi z Bazyliki Matki Bożej Większej z ikoną Matki Bożej Śnieżnej. W
XV wieku cudowna ikona została wyposażona w specjalne dziwiczki i dzisiaj stanowi swoistego rodzaju tryptyk. Nad obrazem umieszczono łaciński napis: Non est in toto sanctior orbe locus, co znaczy: nie ma na całym świecie świętszego miejsca. Ściany kaplicy ozdobione zostały freskami, a posadzkę wykonano w charakterystycznym dla Rzymu stylu Cosmati. Przez wieki w kaplicy przechowywano najcenniejsze relikwie w specjalnej skrzyni pod ołtarzem. Do dzisiaj na ścianie kaplicy w ozdobnym relikwiarzu można zobaczyć fragment ławy, na której według tradycji miał siedzieć Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Jeśli chcesz nawiedzić to i inne sanktuaria świata, to zapraszamy do pielgrzymowania z biurem Centrum Travel z Krakowa. Do zobaczenia na pielgrzymich szlakach.